Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski w studiu RDN Małopolska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy, mieszkańców. Jeszcze oddech zmęczony, bo tyle co pan burmistrz do nas przyszedł do studia, bo mimo wyjazdu, tak jak pan mówił, 40 minut nie wystarczyło. Tak, no jednak na drogach jest ślisko, mocno ślisko, ale wszystkiego się połączyć nie da. Przepiękny poranek zimowy, piękna zima, jednak drogi gorsze, trzeba się z tym pogodzić. Dąbrowa Tarnowska przygotowana jest na tę zmieniającą się ciągle aurę zimową, no i na te takie intensywne opady śniegu, które teraz obserwujemy w regionie. Jak najbardziej, mimo że kilka lat tego śniegu faktycznie nie było, to służby są w pełnej gotowości. Całą noc pracowaliśmy, nad rankiem również i obwodnica jest przejezdna. Staramy się, aby to utrzymanie dróg było jak na najwyższym poziomie. Jak finansowo zakończył się ten 2020 rok dla samorządu Dąbrowy Tarnowskiej? Mimo różnych perturbacji, które w ciągu roku żeśmy spotkali, czy mieli z nimi do czynienia, i takimi mniejszymi o wiele set tysięcy wpływami do budżetu, rok zakończyliśmy ze zrealizowanymi inwestycjami. Co ciekawe, to takich kilka inwestycji, których żeśmy nie planowali, zwłaszcza drogowych. Trzeba przyznać, że to bardzo duży wysiłek, bo wszystkie samorządy borykają się dzisiaj z bieżącymi wydatkami, to znaczy przy mniejszych wpływach z tych podatków, a przecież samorząd z tych podatków żyje, trzeba realizować wszystkie zadania, chociażby wspomnę dopłaty do oświaty, które mamy na bardzo wysokich poziomach. My w naszej gminie dopłacamy do oświaty 50% funkcjonowania rocznego, a to są wszystko właśnie wydatki bieżące. To są między innymi podatki od naszych mieszkańców. Konta miast, gmin zostały zasilone rządowym wsparciem. Jak wiem, Dąbrowa Tarnowska, no niestety tutaj nie sprawdził się ten scenariusz. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych nie dotknął Dąbrowy Tarnowskiej, jeśli można to tak ująć. Tak, nie dotknął. Z żalem mówimy o tym, bo trzeba zauważyć, że jeśli chodzi o teren powiatu, to COVID, z którym mieliśmy i mamy do czynienia, dokuczył pewnie najbardziej naszej gminie. Wspomnę chociażby o tym, że Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował w miesiącu październiku i listopadzie w stosunku do ubiegłego roku 50% więcej osób zmarłych. To jedna kwestia, ale też jesteśmy największym płatnikiem podatku na terenie powiatu dąbrowskiego jako gmina Dąbrowa Tarnowska, a jednocześnie mówimy o tym, że tarcza to właśnie jest zbudowana z tych podatków i bardzo nam jest przykro. Próbowałem tę sytuację wyjaśniać, między innymi z panem posłem Krajewskim, jednak nie było żadnej wiedzy w tym zakresie. Miejmy nadzieję, że następne tarcze nas nie będą omijać. Skoro mowa o panu pośle Krajewskim, jak się nie mylę, rok minął od zamieszania przy miejskiej spółce. Jak po zmianie prezesa funkcjonuje teraz ta instytucja? Jeśli wspominamy właśnie ten rok w spółce RPWiK, w spółce wodociągowej, to trzeba przyznać, że to rok dużych zmian. Przede wszystkim myślenia o strategii tej spółki, a przecież jedna z ważniejszych na terenie naszej gminy. Okazało się właśnie w ciągu tego roku, że nasze zasoby w wodę są już bardzo skromne, na granicy możliwości. Również oczyszczalnia, która była 10 lat temu wybudowana, pracuje po wykonanym audycie, okazało się na krańcu swoich możliwości, więc dużo pracy, dużo takiego myślenia strategicznego i też dużo porządków, które trzeba było wdrożyć. Chcę mieszkańców poinformować, że koszty funkcjonowania też się znacznie zmniejszyły. W wielu miejscach rejestrujemy oszczędności, a sam pan prezes nie zarabia już 4 średnich krajowych i 50% premii, a jedynie 2 średnie krajowe i 25% premii, co też znacznie wpływa na koszty funkcjonowania tego przedsiębiorstwa. Skoro mówiliśmy o inwestycjach ubiegłorocznych, to w takim razie muszę zapytać, jakie plany inwestycyjne na ten rok? Na ten rok, mimo tej sytuacji, jakiej wspomniałem, covidowej, też dużo planów, dużo inwestycji. Jak zwykle co roku dużo chcemy inwestować w obszarze dróg.
ale też mamy takie inwestycje bardziej społeczne. Chcemy wybudować centrum kulturalno-społeczne w Nieczajnej, chcemy budować, a właściwie rozbudować szkołę w Żelazówce. Kwoty na drogi to też kwoty wielomilionowe, zwłaszcza dużo tych dróg takich mniejszych, gdzie mieszkańcy cały czas oczekują, aby z własnego domu wyjść na tą drogę już taką z nawierzchnią asfaltową, a nie błotnistą i kamienistą. Jeszcze niestety tych dróg jest dużo. Ale też kwestia utrzymania bieżącego wszystkich obiektów sportowych, oświatowych, to duże wydatki finansowe, wielomilionowe. Ostatnio mówiliśmy o gminie Wonicz, ale jak się okazuje, także w Dąbrowie Tarnowskiej został zakupiony specjalny bus, który będzie woził osoby niepełnosprawne do Tarnowa i z Tarnowa do Dąbrowy Tarnowskiej. Też tutaj była taka potrzeba? Tak, jak najbardziej. Myślałem o tym od dawna. Koszty dowozu osób z niepełnosprawnościami do różnych ośrodków przekroczyły kwotę 700 tysięcy w naszym budżecie. Więc zakup tego pojazdu z dofinansowaniem z PFRON-u na pewno odciąży nasze właśnie bieżące wydatki. No a teraz jak słyszymy o możliwości pomocy osobom starszym w dowożeniu do szczepień, które niebawem będą miały miejsce, to ten bus również będziemy mogli wykorzystać w wolnym czasie, ale też jak już mówię o tym, to zwracam się do mieszkańców, jeśli taka potrzeba będzie, mamy samochód w urzędzie służbowy i będziemy mogli dowozić, pomagać tym osobom, które nie będą sobie mogły poradzić. Czas pandemii utrudnił działalność przeróżnych instytucji, ale także poszczególnej każdej osoby. Dzienny Dom Seniora Plus, który funkcjonuje w Dąbrowie Tarnowskiej. Tutaj pandemia jakoś przeszkodziła. Jak wiemy, troska o seniorów w czasie pandemii była bardzo ważna. Więc jak to wygląda w Dąbrowie Tarnowskiej? Cały czas troszczymy się o naszych seniorów, zarówno tych, którzy są uczestnikami programu w Seniorze w Domu Senior Plus, ale oczywiście napotkaliśmy na różnego rodzaju problemy, jednak załoga tego obiektu stara się sprostać oczekiwaniom tego czasu i jest ciągły kontakt z naszymi uczestnikami programu. Seniorzy otrzymują wyżywienie. To też takie innowacyjne rozwiązanie, bo nie zawsze się udaje w ten sposób zabezpieczyć tych, którzy byli na co dzień, otrzymywali posiłek, rehabilitację i różnego rodzaju udogodnienia. Staramy się, aby ten kontakt był właściwy, aby nasi seniorzy byli zaopiekowani oczywiście w miarę możliwości, bo tutaj musimy zwrócić uwagę na tą ochronę, która jest im dzisiaj konieczna, ale też mamy taki sposób, aby rehabilitanci mogli pomagać drogą taką mobilną, czy mailową, czy telefoniczną w tym, aby ta codzienność naszych seniorów była lepsza. Tak jak pan wspomniał, trwa program, Narodowy Program Szczepień. O szczepieniach w szpitalu powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej będziemy w przyszłym tygodniu rozmawiać z panem starostą, ale pana zapytam, bo szczepienia będą także w domach pomocy społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Taki jest. Kiedy tutaj jest zaplanowane szczepienie? Zgodnie z programem, który ogłosił rząd, od jutra jest możliwość tej rejestracji, ale już teraz te placówki w grupie zero są szczepione i jest to proces ciągły, natomiast my w miarę możliwości oczywiście będziemy pomagać w tych wszystkich zabiegach, a zwłaszcza z tą taką komunikacją, która będzie potrzebna na co dzień. To jeszcze na koniec w takim razie zapytam. 2021 rok przyniósł dla mieszkańców zmiany finansowe, bo mówiliśmy o budżecie miasta, a jak to jest w temacie mieszkańców? W sensie tego, jak będzie wyglądał ten 2021 rok? Tak. Gminy, niestety przez 2020 rok i przez szukanie oszczędności muszą na przykład mierzyć się ze wzrostem cen za wywóz śmieci. W Dąbrowie Tarnowskiej, z tego co się orientuję, tego problemu chyba nie ma. Miejmy nadzieję, że nie będzie. Ten problem obserwujemy w całej Polsce i w naszym powiecie i naszych gminach. My jesteśmy obecnie po ogłoszonym przetargu. Na szczęście widzimy, że oferty, które wpłynęły, bo wpłynęły dwie, są na poziomie ubiegłego roku. Jednak pani redaktor i szanowni państwo, cena, jaką płacimy za odpady, zależy przede wszystkim od tego, ile tych odpadów produkujemy. My niestety od wielu lat rejestrujemy ciągły wzrost ilości tych odpadów, które musimy
zbierać, a później wywozić. No są to kwoty duże i jeśli przetarg opiewa na określoną kwotę, podzielona przez liczbę mieszkańców, daje stawkę dla mieszkańca. Jednak jeśli w ciągu roku ilość tych odpadów wywożonych znowuż wzrośnie, to ta kwota nie wystarczy i stąd groźba podnoszenia czy zagrożenie podnoszenia tych stawek. Mam nadzieję, że te procedury i te zabiegi, które prowadzimy, pozwolą utrzymać w tym roku tą stawkę. Ale gwarancji nie ma, A jak ze stawką podatkową? Podatki, tak jak co roku, minimalnie podnosimy i tak się stało pod koniec ubiegłego roku z tą myślą, że mieszkańcy, tak jak wszyscy obserwujemy, no borykają się z różnymi problemami. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że te podatki w żadnym wypadku nie wystarczą na potrzeby funkcjonowania samorządu. Staramy się, tak jak w każdym roku, o pieniądze zewnętrzne, o to, aby było jak najwięcej. O, też wprowadzamy mnóstwo oszczędności, które pozwalają później realizować te zadania, na które mieszkańcy oczekują od wielu lat. W połowie stycznia może pan już powiedzieć, jaki to będzie rok, ten 2021? To pewno jeszcze bardzo krótki okres, żeby się wypowiedzieć, ale patrzę na ten przyszły rok z optymizmem, tak jak patrzyłem w ubiegłym roku. No jest wiele obaw, wiele zagrożeń, ale przecież pracujemy, funkcjonujemy, staramy się o to, aby jak najwięcej dla mieszkańców zrobić i żyło się nam po prostu z każdym rokiem lepiej. Tego optymizmu w takim razie sobie życzmy na ten 2021 rok. A moim i Państwa gościem był Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i również życzę na ten 2021 rok pomyślności.